Z komentarza Świętego Grzegorza Wielkiego, papieża do księgi Hioba. Błogosławiony Hiob, będący typem Kościoła Świętego, przemawia bądź to głosem jego ciała, bądź też głosem jego głowy, i gdy mówi o członkach Kościoła, natychmiast wznosi się do słów, które wypowiada głowa. Dlatego czytamy. To cierpiałem. Choć nie ma nieprawości w ręce mojej, gdyż czyste były me prośby do Boga. Bez żadnej nieprawości na swoich rękach cierpiał ten, który nie popełnił grzechu, ani nie znalazł się podstęp w jego ustach, a jednak zniósł dla naszego zbawienia wszystkie boleści krzyża. On sam jeden, przed wszystkimi innymi, zanosił czyste prośby do Boga i modlił się w czasie męki krzyżowania, za swoich prześladowców, mówiąc: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Co można czystszego powiedzieć lub pomyśleć w modlitwie, jeśli się prosi o miłosierdzie dla tych, którzy zadają nam ból? Dlatego to krew naszego Zbawiciela, jaką wylali szalejący prześladowcy, będą potem pić wierzący i przepowiadać, że Jezus jest Synem Bożym. O tej to krwi słusznie czytamy. Ziemio, nie okrywaj krwi mojej, i niech w tobie nie będzie miejsca, gdzie by się mogło skryć wołanie moje. Człowiekowi grzesznemu powiedziano: Ziemią jesteś i do Ziemi pójdziesz. Ziemia ta nie ukrywa krwi naszego odkupiciela, ponieważ każdy grzesznik, pijąc cenę swojego zbawienia, wyznaje ją i sławi oraz głosi. Jak tylko może swoim bliźnim. Ziemia nie ukrywa krwi Chrystusa, ponieważ Kościół ogłosił już te tajemnice swojego zbawienia we wszystkich częściach świata. Zwróćmy jeszcze uwagę na słowa: Niech w Tobie nie będzie miejsca, gdzieby się mogło skryć wołanie moje. Sama bowiem krew zbawienia, którą przyjmujemy, jest wołaniem naszego odkupiciela. Dlatego święty Paweł mówi. Przystąpiliście do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla. A o krwi Abla powiedziano: Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi. Krew Jezusa lepiej jednak przemawia niż krew Abla, ponieważ krew Abla domagała się śmierci bratobójcy, natomiast krew Pana wyprosiła życie prześladowcom. Żeby więc sakrament męki pańskiej nie był w nas bezużyteczny, Winniśmy naśladować to, co przyjmujemy i głosić innym to, co sami czcimy. Wołanie bowiem Chrystusa znajduje w nas wtedy miejsce ukrycia, jeśli język nasz milczy o tym, w co serce uwierzyło. Żeby więc głos jego nie pozostał w nas zakryty, trzeba, ażeby każdy na swój sposób głosił bliźnim tajemnicę własnego powrotu do życia.